a nigdy w życiu nie będzie miał takiej sytuacji, że zajdzie w ciążę niespodziewanie, że kurwa coś mu się stanie, że będzie miał zagrożone życie przez ciążę. I taki jebany zjeb będzie siedział i będzie pierdolił aborcji. I tylko ci Sigma Males, ci kurwa nafurani wiśniacy, którzy kurwa nie powiem co są, mogłabym powiedzieć, ale nie powiem, bo to już jest mocne słowo, mówią tak, dobrze, kobiety mają rodzić, od tego są kobiety. Suck my dick. I dlatego właśnie kurwa nigdy nie odezwę się do takiego faceta, nawet tytułowym, nawet na niego nie popatrzę. Ja nie mam szacunku do takich ludzi. Przecież aborcja jest legalna, kurwa, co ty pierdolisz? Boże. Oczywiście, można wyjechać i tam coś zrobić, ale w Polsce, wiecie, że niektórzy mówią w ogóle, że, w sensie nie wiem, czy tak nie jest przypadkiem, że oni wprowadzą karalność, jeżeli kobieta wykona aborcję w innym kraju, wyjedzie, coś było takiego. Nie wiem, czy to był pomysł Konfederacji, kurwa, czy czego, ale był taki pomysł chyba. Nie wiem, tak z dupy totalnie poruszam tematy polityczne, które mnie w sumie interesują, bo żadna tutaj opcja nie jest właściwa. No ale oczywiście trzeba iść głosować. Dla mnie ludzie, którzy nie głosują, też są zjebani, powinni naprawdę wszyscy głosować. No cóż, ja wybieram mniejsze zło, jak to mówią. Bo nie ma normalnej... No, dobra. Lecz nawet nie będę kontynuować tego tematu. Niech takie sobie biksyle zamkną mordę najlepiej. No i to jest idealne podsumowanie. Zmanipulowali cię tą aborcją. Suck my dick, bro. Naprawdę. Naprawdę. I zauważmy, że to zawsze mężczyźni się wypowiadają. Zamknijcie mordy, kurwa. Ja nie pytam was, na przykład nie wiem. Naprawdę, ja bym wprowadziła obcinanie przyrodzenia dla zboczeńców. Powinno być to wprowadzone. A jeszcze powinna być wprowadzona kara śmierci. Dla osoby, która na przykład, dla takiej osoby, która na przykład, nie wiem. Jak się nazywa ten? Dobra, nie będę mówić jego nazwiska. Trynkiewicz, on... Dlaczego on nie dostał kary śmierci? Dlaczego? Nie rozumiem. Dlaczego tu nie ma kary śmierci? Nie rozumiem. Naprawdę mam wiele pytań. Mam wiele pytań. Powinnam być prezydentem, kurwa. I serio, pierwsze co bym zrobiłam, wprowadziłabym. Mówię wam. To co wam mówiłam, bo to... To jest konieczne. To jest konieczne. I ci ludzie w ogóle nie powinni nigdy wychodzić z więzienia. I w ogóle co jest ostatnio miałam taką rozkminę. Wiecie, jaką ja miałam rozkminę? Ale to jest taka mega dziwna rozkmina. A mianowicie rozkmina na temat więzień i w ogóle, że powiem wam taką rzecz, ale nie wiem, czy właśnie będę w stanie to ubrać w słowa, tak żebyście to zrozumieli. W sensie mniej więcej mój punkt widzenia, bo nie wiem, czy to jest w ogóle możliwe. Czy ja to dobrze przekażę? A mianowicie chodzi mi tutaj o to, że kiedyś więzienia faktycznie były więzieniem. I nie mówię też tutaj, żeby traktować ludzi, chociaż nie. Nie, w sumie nie. Jeżeli ktoś jest jebanym gwałcicielem, powinien być traktowany jak zwierzę. I don't care. Bo jeżeli ktoś, nie wiem, zabił dzieci i tak dalej. I dlaczego on dostaje jedzenie, dostaje papierosy? Czy wy wiecie, że na przykład są na przykład dzieci w Afryce, które dosłownie nie mają jedzenia, nie zrobiły nic złego i właśnie u nas są karmione takie osoby? Czy wy rozumiecie mój punkt widzenia w tej kwestii? Bo taki mam punkt widzenia. I dlaczego więzienia? To już nie są więzienia. I już jest taki... rygor, w sensie właśnie go nie ma i po prostu, nie wiem, w tym, na tego więzienia nawet można pójść sobie tak, o, żeby sobie jeść, mieć zapewnione, kurwa, spanko, ochronę. Cudownie, prawda? Po co uciekać nawet z takiego miejsca, kurwa? I na, właśnie. Ale, co jest dla mnie, ważne, to oni powinni pracować i to ciężko pracować, katorżniczo, kurwa, pracować, a szczególnie ci, którzy, kurwa, są jebanymi wiemy, o co chodzi. Czy pedofili? Wiemy, o co chodzi. Rozumiecie? Nie rozumiem. Dlaczego? Albo na przykład, nie wiem, Joseph Fritzl, o ile się nie mylę, będzie wypuszczony na wolność. Czy wy wiecie, co zrobił Joseph Fritzl? I'm just saying. Ja pierdolę. Jak ja tego słucham, aż mi, kurwa, żadnych ciebie. Kto w ogóle rządzi tymi krajami? Bez mózgi, kurwa. Naprawdę bez mózgi. Takie osoby powinny od razu iść. Dla mnie. Na przykład Joseph Fritzl. Czemu on żyje? Nie, no nie będę wam mówić o nim, bo to jest skomplikowana historia. W sensie, myślę, że możecie kojarzyć, że nawet powiem o tym, że on miał córkę, którą uprowadził w swoim domu i zbudował jej więzienie pod swoim domem. I uprowadził
ojciec własną córkę i robił tam różne rzeczy makabryczne dla mnie i dla wszystkich też. I zobaczcie sobie. Tak, i jeszcze co jest bardziej pojebane, to to, że właśnie on, w sensie cała ta historia jest dla mnie popierdolona. Tak. To jest ta sprawa, ona jest słynna na cały świat. I w ogóle, wiecie, ta kobieta, ta matka tej dziewczyny, która została uprowadzona, ona mieszkała w tym domu przez, nie wiem, 20 lat, to było w chuj dużo czasu. Przykre to jest, że to tyle trwało, naprawdę przykre to jest i to jest popierdolone. Ale wydaje mi się, że serio ona nie miała za bardzo możliwości ucieczki, szczególnie po tym, jak dzieci zaczęły się jej rodzić i tak dalej, miała już na, wiecie, na wzglądzie też swoje dzieci, które w ogóle żyjąc w takich warunkach, wiadomo, co się z nimi działo, jak się rozwijały niepoprawnie. No wiecie, no kurwa, jakby... Dlaczego ta kobieta podobno nie miała pojęcia bladego, że coś się w ogóle działo? I mnie zastanawia fakt, dlaczego ona nigdy naprawdę tam nie...